Amatorski, wielka legenda polskiego boksu, i amatorskiego, i zawodowego. Tak, kiedyś powiedział w dwóch zdaniach o swoich największych sukcesach. Jakie tytuły? Tak króciutko po prostu. Przedstaw się w pigułce naszym internautom. Kto to jest Dariusz Snarski w ringu? W ringu jestem bardzo waleczny, walczę do końca, nie odpuszczam. Jestem bardzo agresywny, mam dobrą kondycję, mogę tak powiedzieć, jestem bardzo szybki. A teraz odnośnie moich sukcesów, byłem 3 razy mistrzem polskich seniorów, na pewno byłbym więcej razy, gdybym nie poszedł na zawodostwo, a tak droga się ułożyła, że poszedłem na zawodostwo w 1997 roku. No choć mogłem zostać, bo wtedy się zakwalifikowałem na Mistrzostwa Europy do Mińska, ale poleciał za mnie Maciek Zegan akurat. Ja poszedłem wcześniej na zawodostwo, Maciek już zastąpił mnie. A co w zawodostwie? Jaki sukces? W reprezentacji, tak. Pierwszy mój tytuł to był interkontynentalny mistrz Federacji IBF, gdzie cenię na pewno to wyżej niż Maćka tytuł mistrza świata Federacji WBF. Ja pokonałem w tej walce trzykrotnego mistrza Europy, Włocha, bardzo dobrego pięściarza. Opinie chodzą do dzisiaj, że to był jeden z najlepszych pięściarzy, jaki był sprowadzony do Polski. I to był gość, który wytrzymał samym Princem Nassimem Hamedem 12 rund. Nie przegrał z nim przed czasem w walce o Mistrzostwo Świata. 3 razy był mistrzem Europy. Obroniłem ten tytuł raz, później wysłano mnie na wyspy do mocnego pięściarza Aleksa Artura, który jest obecnie mistrzem świata w Federacji WBO. Był, nie wiem, czy nie stracił tytuł, bo walczył niedawno z Nicky Cookiem na Wyspach Brytyjskich. Później walczyłem o, nie, powiem tak, między tymi walkami miałem walkę Mistrzostw Europy. Wadze leci, no, czasu na przygotowanie miałem niedużo. Byłem na wakacjach, dostałem telefon, że mogę walczyć o Mistrzostw Europy z aktualnym mistrzem świata wadzi leci, z Stefano Cofem. On tam oddał ten tytuł, czy wakował, nie pamiętam jak to było. Boksowałem z nim po 3 tygodniach przygotowań. Nawet bez liczenia, nie byłem liczony, taki był układ, to odesłano mnie do narożnika w momencie, gdy mi wypadła szczęka 2 razy, tak jak pan Jerzy Kulej komentował tę walkę, mówi, jak tak może być, że zawodnik dostaje walkę o tytuł mistrza Europy i mówią, się odbiera, nawet nie jest liczony. Delosport pisało, że sędzia był Gapo, Anglik, który miał mi pomagać w ringu, tak mi obiecano, bo to wiadomo, bo boksuje często na Wyspach Brytyjskich, tam układy jacyś, Anglik miał mi pomagać w ringu, a 2 razy mistrz Czenka wypadła, on zastopował walkę, bo myślał, że ja fauluję, że udaję, że nie chcę walczyć. Ja zacząłem samo się rozkręcać, a Stefano Sob zaczął siadać kondycyjnie, bo chciał mnie skończyć przed czasem. Zaczął ostrym tempem od początku, a no ja już dało mi się to trzymać to. Czyli Darku, no prawda jest taka, że boks to jest polityka i to czasami bardzo brudna polityka, no ale już nie wchodźmy w kulisy. Przejdźmy teraz do walki z Maćkiem Zeganem. No, według fachowców on jest faworytem, nie ty. I jak ty się czujesz w roli takiego challengera, który chciałby strącić z podestu Maćka Zegana, uważanego jednak za najlepszego pięściarza w Polski w wadze lekkiej w tej chwili, ale ty masz na ten temat inne zdanie. Ja na ten temat mam bardzo inne zdanie, powiem tak, ja cenię Maćka za jego walki, miał dobre walki. Ten tytuł bardzo byłem podekscytowany, jak zdobył tytuł WBF-u, później poleciał do Stanów na kontakt z Donem Kingiem, ale nie wiedziałem, że to tak się potoczy. Powiem tak, no jeszcze raz powtórzę, że ja byłem niedoceniany, teraz pokazuję moją wartość. Jak będzie, zobaczymy w ringu, na pewno Maciek będzie miał bardzo ciężką walkę. Wyjdzie na jaw, to komu zakończy karierę teraz. Tak? Maciek nieraz na konferencji krzyczał, że mi zakończy karierę 7 listopada. Ja wolę wyjść do ringu. Zawsze taki byłem, że ja byłem tam na wyspie zapraszany w roli oponenta dla tych pięściarzy, którzy gdzieś tam szli do góry i podebiłem dużo niespodzianek. Oni byli zaskoczeni wszyscy, że ja tam jednego przed czasem, drugiego... Miałeś im nabijać rekordy, a tymczasem po walkach z tobą mieli już przegrane w tych rekordach. Tak jest, byłem zapraszany tak w tamtym roku, na początku roku wiosną. Dostałem nagle telefon,
gość miał bilans bez porażek do Glasgow, poleciałem go, olałem go, tak go zlałem go jeszcze, no ale niestety remis mi dali. Byli zaskoczeni, że ja w takiej formie byłem. Ostatnie pytanie. Czego najbardziej się obawiasz ze strony Maćka Zegana? Co u niego jako boksera jest najsilniejszego? Z czym będziesz musiał się zmagać w ringu? Powiem tak. Kondycyjnie na pewno będę od Maćka, myślę, że lepszy. Teraz szybkościowo tak samo muszę wysoko ręce uważać. Maciek może ma silniejszy cios ode mnie. Ja lubię mańkutów, nie będę dużo mówił. Maciek mi akurat pasuje, ja mańkutów lubię zawsze. Lubiałem walczyć z mańkutami. Powiem tak, miałem z nim dwie walki sparingowe, pokazowe, podbiłem stokiem. I także, no nie wiem, czym on mnie może zaskoczyć. A ja bym chciał, chociaż to nie będzie zaskoczenie, żebyście nas uraczyli, może nie zaskoczyli, wielką walką. Będziemy to oglądać i powodzenia. Powodzenia w tej walce i tobie, i Maćkowi. Niech wygra lepszy. Powiem tak, na pewno to będzie, no takiej walki w Polsce może nie być długo i długo. Na tych walkach sparingowych, tam co robiliśmy razem z Maćkiem, u nas to byli ludzie tacy w szoku, że robiąc taką walkę, robiliśmy taką dobrą reklamę dla boksu. Takich walk nie było na galach boksu zawodowego w Polsce, jakie myśmy robili na tych sparingowych walkach pokazowych. Fajnie. Ciebie zapraszam na sportal.pl i Państwa również. Tam będzie bardzo wiele o tym wspaniałym przedsięwzięciu, takim historycznym. Walka w kopalni w Wieliczce, 180 metrów pod ziemią i dwie legendy boksu. Darek Snarski i Maciek Zegan. Do zobaczenia.